Dzień dobry wszystkim Państwu. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, jak Państwo wszyscy dobrze wiedzą, dobrze słyszeli, 25 listopada Polska Grupa Energetyczna, dokładnie jej prezes, w oficjalnym komunikacie jedną z możliwych lokalizacji elektrowni atomowej przedstawili miejscowość Gdańsk. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Hubert Kęsi i jestem jednym z wielu organizatorów i koordynatorów całej akcji, która się przeprowadza w gminie Mielno. Bardzo cieszy nas fakt, że cała społeczność naszej gminy bardzo aktywnie włączyła się w ten protest i bardzo solidarnie, ponad wszelkimi podziałami, dąży do jednego celu, aby ta elektrownia nie powstała. Dobry wieczór Państwu. Olga Roszak-Bezała, wójt gminy Mielno. To, co Pan Hubert powiedział, to rzeczywiście w naszej gminie się wiele dzieje, dokładnie od daty ogłoszenia tej lokalizacji. Proszę Państwa, 25 listopada byłam w Warszawie, bowiem zostałam zaproszona przez Polską Grupę Energetyczną, która na konferencji miała przedstawić inwestycje ważne na Pomorzu. Dlatego też się tam zjawiłam, natomiast nie sądziłam, nigdy mi przez myśl nie przeszło, że to może dotyczyć energii atomowej, jeszcze w dodatku w naszej gminie. I też od razu zajęłam takie stanowisko i oczywiście to był dla mnie szok, ale jednocześnie wiem i dla mieszkańców, ponieważ znam te osoby, tych ludzi i wiem, jak są przywiązani do swojej ziemi, do swoich przedsiębiorstw, do miejsca, w którym żyją, w którym prowadzą swoje interesy. Od początku byłam przeciwna temu wyborowi przez Polską Grupę Energetyczną. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o powołaniu komisji do weryfikacji wniosków, podpisów, bo już zebrano potrzebną liczbę podpisów w celu przeprowadzenia referendum. No, jest to jakby jeden z takich najważniejszych elementów, który może zgodnie z przepisami prawa zablokować wybór tej lokalizacji. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby później, kiedy powstanie obiekt, który będzie miał 60 metrów wysokości i dominował będzie nad tą okolicą, będzie prawdopodobnie wyższy od Latarni Morskiej w Gąskach. Od 20 metrów. I on będzie zdobił i dekorował ten krajobraz. No to będzie po prostu zaprzeczenie jakiejś tam urodzie turystycznej. Dlatego ja uważam też, że my powinniśmy być bardzo czujni, żebyśmy nie dali się zbyć jakimś tam obietnicą bez pokrycia, że ktoś będzie mówił: nie, nie będziecie mieli tej elektrowni, jedna, dwie osoby zapewnią, a później okaże się, że gdzieś tam bokiem ktoś to przepchnie. Także ja myślę, że pani wójt to referendum doprowadzi do końca. Czasu. Tu musi być szybka decyzja, dlatego że to trzeba szybko przerwać tą zabawę, dlatego że spory, referenda i tak dalej, to wszystko trwa, a to się przekłada na konkretne pieniądze, które po prostu tracimy. Ja tylko jeszcze chciałbym na koniec dodać, że nie ukrywam, ale jestem bardzo zażenowany zachowaniem PGE, tym, że pod koniec roku, tak naprawdę wtedy, kiedy powinniśmy wszyscy zająć się spotkaniami wigilijnymi, organizacją tego w domu, przede wszystkim chciałbym podziękować pani wójt gminy Mielno, a także całemu komitetowi organizacyjnemu, że poświęcają swój czas na to, żeby ratować tę